dzisiaj z okazji tłustego czwartku zabieram was na pączka. Także przechodzimy do testu pączków. Mamy 8 rodzajów pączków. Z, tak jak moim subiektywnym zdaniem, z jednych z takich słynniejszych sochaczewskich piekarni, cukierni. Jest też kilka ogólnopolskich bodajże, światowych. Także przedział cenowy pączków to od złoty 50 do 3 zł za sztukę pączka. Także wielkość, jak się okazuje, nie wpływa na cenę. Chyba tylko jakość tego pączka. Ale w jednej tylko piekarni była największa kolejka i tam stawiam, że to będą najlepsze pączki. Także przechodzimy do testu zasadniczego. Pierwszy mamy piekarnia Oskroba, 2 zł za pączusia. Także cena jak na ten przedział średnia. Sprawdźmy, czy to nie jest kajzerka lukrowana. Sporo nadziąka, dobrze wysmażony, ale taki suchawy. Pani operator. Jak? 3 na 10. Drugi w kolejności Biedronka. Złoty 59 chyba zapłaciłem za sztukę. I to się nazywało pączek premium. I podobno jest z wiśnią. Tak pani to na kasie nabiła, ale na półce nazywał się premium. Także przechodzimy do konsumpcji. Jest bardziej wilgotny, takie to ciasto bardziej nasączone, ale z drugiej strony takie sztucznie napompowane. Takie jak to mrożone wszystkie bułki z marketu, także. I mam takie wrażenie, jak go brałem już z półki, to się wydawał, jakby był jeszcze zamrożony. I w dalszym ciągu ten środek jest mrożony. Aż można wyczuć lód, także. Nie wiem, czy to kwestia niedopieczenia, czy oni przywożą to już zrobione do tej Biedronki. Panie operator. Kolejny mamy Putka. Pozdrawiam panie z Putki. Bardzo miła obsługa, naprawdę. Jak mnie zobaczyły z kamerą, były uradowane. Cena 2,19 za pączusia. Większość pączków jest lukrowana i z tym pomarańczową skórką, chyba karmelizowaną, czy jakoś tak. Także. Kolorem też się różnią, ale nieznacząco. Przy wyborze pączków nie patrzyłbym na jego wygląd. O. Jak na razie faworyt tych wyścigów. I tutaj czuć tą pomarańczę. Ta pomarańcza jest chyba z pomarańczy w końcu. Ta posypka. Marmolatka całkiem przyjemna. Chociaż słodsza niż w poprzednich. Ta jest. Ale to ciasto z pączka, ja wiem, w tej Biedronce było takie, kurna, mokrzejsze. To jest takie suche kozem te pączki. Operator nigdy nie zawodzi. Teraz mamy najdroższego z całej stawki Rysika. To jest jedna chyba z najstarszych piekarni w Sochaczewie. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie strzelam to mocno. Ale taka jedna z najbardziej rozpoznawalnych moim zdaniem. Pozna je znachem, gdzie niestety nie dostałem pączków już. Przechodzimy do testu bzikowego. Ten jest najdroższy w całej stawce. 3 zł za pączusia. Także. Ale te są takie mokrawe z wierzchu. W sensie takie jakby smażone na tłuszczu. Ja to w ogóle inaczej smakuje. Czuć w nim taką prawdziwość. I mają inny system rozkładania tej marmolatki. Na dole jest marmolatka pod całym pączkiem, a z góry mamy ciasto na zagryzkę. Także to na plus. Ale czuć w nim tłuszcz. Tak jakby był smażony na smalcu. Bardzo, bardzo ewidentnie i inny zupełnie smak niż tych pozostałych. Taki lepsze. Bardziej można powiedzieć, że babcinia. Z taką przyrumienioną skórką. Fajnie. Fajnie to smakuje.
Przechodzimy do kolejnego. Myślałem, że to będzie jednak najdroższy pączek w Sochaczewie, ale Gzik go przebił. 2,70 za pączusia. Właściwie to nie wiem, czy to Sochaczew jeszcze, bo to już okolice Sochaczewa. Sonata Park. Także porównywalne z tymi do Gzika. Ma taką skórkę wyczuwalną, ale rozłożenie marmolady już na minus. No i plus taki, że jest taki bardziej wilgotny ten pączek. Nie jest to ciasto nie jest takie suche. No i marmoladka. Marmoladka to we wszystkich podobna. Ta jest taka gęściejsza trochę. Tak jakby. Operator. Tutaj mamy lukrecję z ceną 2,50. No i tutaj jest, w lukrecji jest najmniej lukru. Nie wiedzieć czemu. Nie ma tej skórki, jak u Gzika, takiej wysmażonej, ale ciasto na plus. Zdecydowanie. Takie wilgotne i nie jest takie przesuszone. To jest najgorsze chyba w pączku, jak jest przesuszone ciasto. No ale tutaj ta marmoladka taka słabawa. Nie robi szału. O. Tak bym to nazwał. Kolejnym pączuciem, którego dzisiaj przetestujemy. Piekarnia SPC z ceną 1,80 zł za pączusie. Także nie za wygórowane, ale już widzę, że one będą chyba te z tych suchych. Tak jak myślałem. Takie suche ciasto. Pączek ma suche ciasto, to już jest dla mnie przegrane. Na minus. Nie dam rady go dokończyć, bo się zaraz... I ostatni ze stawki. Zatorski, 1,60 zł za pączusia. Co ciekawsze, te tańsze są większe. Zauważyłem. U Gzika ten za 3 złote nie był taki duży. Tamten był taki mniejszy, bardziej w rączkę. Też to ciasto takie suchawe. Marmoladka dobra. Taka trochę jak domowa nawet, ta marmolada. Nie czuć mi jej chemii. No i suchawe ciasto. Niestety, to już na zewnątrz czuć. Ono nie jest takie... Kwestia gustu, ale ja wolę takie bardziej lejące się te pączki. Także o. No cóż, także podsumowując cały ten test, nie da się jednoznacznie określić, który pączek jest najlepszy. Trzeba by to podzielić na co najmniej dwie kategorie. Pączek jako ciasto i pączek jako marmoladka. Bo wszystkie pączki testowałem z marmoladką. Także jeśli miałbym wybrać najlepszy pączek jako ciasto, stawiałbym na Gzika. Jednak ta skórka i to ciasto nie było takie wysuszone, takie przesuszone, jakby to w piekarniku było pieczone. Tylko rzeczywiście na tłuszczyku, na smalczyku, jak od babci. Jeśli chodzi o marmoladkę, to i Putka, i Lukrecja, takie podobne te były te marmoladki. I takie nie za słodkie i nie za mało cukru, nie za dużo, takie idealne można powiedzieć do zjedzenia. Jeśli podoba Wam się taka seria na kanale, dajcie znać w komentarzu. Postaram się przetestować dla Was jeszcze kilka innych rzeczy. Mam jeszcze kilka pomysłów na nasze miasto. Także zapraszam do komentowania i zjedzcie dzisiaj jak najwięcej pączków. Do zobaczenia. Cześć.